Cześć, tu z tej strony Ernest. A w tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania drugiego tygodnia sezonu 5, gdzie znaleźć gwiazdkę, boiska do kosza oraz najczęstsze lokacje skrzynek na zalewie zdobyczy. Zanim jednak wystartujemy, dla potencjalnie chętnych do wzięcia udziału przypominam, że w poprzednim filmiku rozpocząłem giveaway na 3000 fałdolców. I jak zawsze ostrzegam was, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania musicie opuścić mecz w inny sposób niż przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie zaliczy. Dlatego najlepiej jest wygrać gierkę, ale jest jeszcze opcja skoku z wysokości czy eliminacja od przeciwnika. Okej, a wystartujemy od tego tygodniowej gwiazdki. Tym razem musimy szukać pomiędzy oazą, sklepionym kamiennym przejściem i dinozaurami. Wszystkie te elementy mapy znajdują się na pustynnym obszarze i wyznaczają nam możliwe 3 lokacje. Najbardziej prawdopodobną jest dokładnie ta górka z samochodem kempingowym. Dlatego polecam tutaj sprawdzić dach auta, parasol oraz najważniejsze te kamienie. Jeśli nie pojawi się na tej górce, to możecie sprawdzić jeszcze ten kamień tuż pod górką i ostateczną opcją jest ta mała górka. Jednak ja obstawiam na tą pierwszą opcję. Ponieważ nagrywam to przedwcześnie, korzystając z wyciekłych informacji, gwiazdka się u mnie nie pojawia, ale na pewno znajdziemy ją na jednej z tych 3 lokacji. Następne wyzwanie, moim zdaniem jedno z trudniejszych, polega na zdobyciu 5 punktów na różnych boiskach do kosza. Trudną częścią tego wyzwania jest odnajdywanie tych boisk. Reszta to kawał nawet niezłej zabawy. Dlatego przygotowałem dla was wszystkie znane mi lokacje koszów na mapie. Co najważniejsze jednak, polecam sobie wyekwipować piłkę do kosza do głównego koła z emotkami, aby potem jej nie szukać. Pierwsze boisko znajdziemy tutaj w miejscówce z kontenerami. Wystarczy użyć emotki piłki do kosza i odpowiednio się ustawić i wycelować. Niedaleko, na sklepowej sedybie znajdziemy kolejne 2 kosze, do których możemy wrzucić piłkę. Nie jestem jednak pewien, czy trzeba zdobyć te kosze na różnych boiskach, czy tylko koszach, więc możecie spróbować i wrzucić do obu. Kolejne boisko z 2 koszami znajdzie się na podwórku jednego z domków na Butnym Brzegu. Czwarte znajduje się na wykrzywionych wieżach. Tutaj będzie trudno. Następne w lekkim lasku. Jeszcze jedno boisko jest przy stadionie przy wykrzywionych wieżach. Inne pojedyncze kosze za to znajdziecie na pustynnych wykrzywionych wieżach, czyli na oazie odpoczynku, rozlożach rupieci oraz na nienazwanej górce przy zgubnych ziemiach. Dalej, następne wyzwanie rozkazuje nam szukać 7 skrzyń na zalewie zdobyczy. Mimo, że większość tej miejscówki to niepotrzebna woda, to znajdziemy tutaj niemało skrzynek. Pokażę wam teraz wszystkie możliwe lokacje skrzynek, ale pamiętajcie, że to, czy pojawią się czy nie, zależy już tylko od RNG. Jedną możemy znaleźć klasycznie pod dachem w domku pośrodku tej miejscówki, drugą w pokoju poziom niżej, trzecią z boku na zewnątrz, i czwartą w jaskini. Są to aż 4 spawny skrzynek, ale prawdopodobnie dużo innych osób także będzie miało na celu to wylądować. Dlatego polecam jeszcze ten kamień przy zniszczonej łódeczce. Mogą tu się pojawić aż 2 skrzynki. Potem możecie udać się na to małe obozowisko, gdzie także może pojawić się skrzynka. Polecam też lecieć na te fabryki, gdzie możemy znaleźć do 4 skrzynek. Jedna może być na zewnątrz, a kolejne 3 w fabrykach. Inna skrzynka może się też skrywać w garażu modernistycznego domku. I tutaj, w tej małej budce przy pomoście. Nie zapomnijmy też o skrzynkach pojawiających się na niezniszczonych łódeczkach, czy na tej małej wysepce. Czwarte wyzwanie, które omówię, polega na zdobyciu 2 eliminacji z karabinu snajperskiego. Tutaj uwaga! Gra od jakiegoś czasu zaliczy nam wyzwanie, jeśli powalimy przeciwnika z danej broni, ale nie jestem pewien, czy nie zalicza także dobicie naszego powalonego oponenta. Jak tak, to polecam dobijanie na 50-50. Piąte wyzwanie zleca nam wyeliminowanie 3 przeciwników w oazie odpoczynku. Niemało osób lata na tą miejscówkę, więc na pewno nie będzie problemu ze znalezieniem przeciwnika. Ale jeśli nie chcecie się pchać z innymi po jakąś broń, polecam polecieć na ten domek obok, w którym to spokojnie zdobędziecie jakiś łup i stąd spokojnie uzbrojeni przejdziecie się do oazy. Szóste wyzwanie polega na zadaniu przeciwnikom 1000 punktów obrażeń z karabinów szturmowych. Jest to wyzwanie z kategorii takich, które wykonujemy po prostu grając. Karabin szturmowy chyba znajduje się w ekwipunku każdego gracza, przynajmniej raz na jakiś czas, a walk na średniej dystansy w Fortnite nie brakuje. Możecie też po prostu powalać przeciwników na 50-50, a później dobijać wasze ofiary z odpowiedniej broni.
Siódme, już ostatnie wyzwanie z listy, to otwarcie 7 skrzynek z amunicją w jednym meczu. Znajdziemy je w prawie każdym domku i za każdym rogiem mapy. Dlatego po prostu miejcie je na uwadze i po zwykłej gierce powinniście wykonać to wyzwanie. I to tyle. Dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do usłyszenia!